Za tydzień udało się zrobić coś takiego, co prawie było niemożliwe. Czyli robimy za tydzień trzydniówkę. Będzie, znaczy przynajmniej dwóch artystów wystąpi, a łącznie trzech wykonawców. Czyli będzie tak, pierwszego dnia Piotr Pieńkowski, no, człowiek, który wielokrotnie pokazał się z najlepszej strony, w rewelacyjnej składance takiej opisującej jakby stan wojenny trochę i trochę po stanie wojennym. Utwory wielu różnych wykonawców, bardów, Kaczmarski, Gintrowski, Nochawica, Kral i tak dalej, i tak dalej. Wszystko właśnie no, połączone no, gawędą Piotra, a on to umie robić. Także już piątek, 13 grudnia zapraszam Państwa właśnie na ten koncert. O 18 oczywiście wstęp wolny. Teraz sobota, godzina 18. No, wykonawca wystąpi w trochę niecodziennych dla siebie utworach. Będzie to z kolei, będą to utwory Bułata Okudżawy i Leonarda Cohena. Utwory, które na co dzień ten wykonawca gra tak, powiedzmy, dla swoich znajomych, natomiast rzadko występuje z tymi utworami. No tym wykonawcą będzie mówiący do Państwa te słowa. W niedzielę o 18 Maciej Różycki też właśnie w takiej składance ujmującej no przede wszystkim utwory Kaczmarskiego i Gintrowskiego, ale nie tylko. I swoje własne również. Całość tego projektu pod nazwą Bardowe Kolędowanie jest możliwe dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miasta Bydgoszczy, za które serdecznie dziękujemy. No i cóż, zapraszam serdecznie za tydzień.